Siemano, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Divioner, a to jest Europa Universalis 3 oraz kontynuacja Imperium Polskiego. Otóż zanim przejdziemy do rozgrywki, chciałbym wam pokazać save, w którym to ja oraz mój kuzyn sobie pogrywamy w międzyczasie. Otóż, ja gram w Węgrami, on gra Czechami, a tak wygląda mapa po naszych podbojach. O, idzie ładnie, to idzie mu naprawdę, bo tak gramy, że jeden wypowie wojnę, bierze wszystko, całą nikczemność na siebie, później drugi wypowiada wojnę i bierze nikczemność na siebie i tak jeden zdąży właśnie, jednemu zdąży opaść ta nikczemność, drugiemu, drugi właśnie będzie w międzyczasie regenerował wtedy, kiedy następny wypowie drugą wojnę. Tak to mniej więcej działa u nas i idzie nam z powodzeniem. Co prawda tą Austrię ciśniemy, jemu tak trochę więcej tych prowincji wpadło lepszych, ale tak się kiedyś podzielimy, żeby to ładnie wyszło. Dobra, no to co? Przejdźmy do kontynuacji Imperium Polskiego. Tak wygląda obecnie nasze państwo. Nigdy nie rozpoczynaj wojny lądowej z Rosją. Wiele razy się to sprawdziło już w czasie. Tak więc ja też nie zamierzam na razie z nimi walczyć. Okej. Okay. Przyspieszamy, startujemy. W tym odcinku. Na czym się skupimy? Oczywiście, podbijemy Zaporoże. Ale też poczekamy, żeby nam niesłowa spadła, bo za dużo mamy. Ustawimy się wojskami tutaj, żeby skutecznie w nich uderzyć i ostatecznie. Kurczę, dobrze, że ta prowincja jest katolicka, bo inaczej to by ciężko było. Podbój plemienny. Tak. I lecimy. Ujawnienie szpiega przez Austrię Casus Belli. Austria ma zbyt wielką armię. Chociaż nie ma. No i nie mamy też nikczemności takiej tu w małej, żebyśmy mogli coś pojawiać grubiej. Ale oczywiście nie umieszkamy rozwalić Austriaków, Habsburgów. Trzeba ich rozdupcić. Tak. 200 dukatów. Minus 5% do 76 już w podatkach. Odrzucamy minus 1 stabilność. Nie jest mi na rękę stabilność. Zrobimy w ten sposób. Okej. Okay. Ścigaj bunty, bo już mnie wkurzają. Zobaczmy. O, dużo prowincji, ale po 11%, bo już jest tak, można się obawiać, że będą występować więcej te bunty. Casus Belli typu ekskomunikowany władca na Holandię. Nie opłaca mi się tam w ogóle iść. Nie, filunia. No i co z tego? Rodzinna tajemnica. No i co z tego? I teraz to wybrać. 5 prestiżu padnie nam, okej. Okay. I niech to. Casus Belli na Austrię. Ujawnienie szpiega. Austria ma zbyt duży sojuszy. Węgry, Francja. No i dobra. To było na tyle. Pojęki na razie z Austrią. My nam w ogóle sojuszy nie mamy. Od tego trzeba zacząć. Tak próbowałem tutaj z tą Anglią. Ale widzicie, o. Ale jeszcze spróbujemy. Mamy tutaj dużo kasiory, więc możemy podziałać. O, Zaporoże, pokój co. Nie dam im pokoju. Trzeba ich zanektować. Wyślemy do Anglii. Już nas troszeczkę lepiej lubią. Te bunty są wkurzające. O, i w ten sposób robimy coś takiego. 4. Nie, tu świetnie. Ja nie będę się bawił w wasalizowanie ich, bo krzyżacy i ich obowiązki. Taką krzyżacki jest wasalem kraju Polska. Jeśli to, no właśnie, nie dali na Casus Belli, to niech się wypalają. Jednak dwa to jest. Dobra.
Teraz musimy wszystko zrobić, żeby nam opadły bunty. Tak więc jeszcze sprawdzimy, co tu możemy w dostępnych decyzji, jakie mamy w prowincjach narodowych. Warmia. Nie lubię promowania ostatnictwa. Nie, nie będziemy anulować. Nie udało się jakoś. Jakieś podstępne gnojki próbowały nam podłożyć świnie. Dobra, ty sobie idź na spoczynek, tutaj stój. O, Wenecja chyba zaprasza nas do ligi. Prosi o prawa handlowe. No dobra. Dobra, niech armia z Lublina będzie tutaj kontrolować wszelkie bunty znajdujące się u nas na prowincji. Cztery nieksiemności dzieli nas od katastrofy. A czemu? Gadałem z kuzynem, to jak miał cztery za dużo nieksiemności, bo monarcha umarł i mu spadło, no to wojnę mieliśmy z całą Europą praktycznie. Tarcie graniczne na Węgry, to bym wykorzystał. Ujasporno. Osijek i Smugi. Ale sojusz z Austrią. I to wszystko skreśla, Austria jest za gruba. Jak na razie. Otóż zobaczymy, jakie mamy utrzymanie i czy zrobienie kolejnego pułku nas nie pogrąży. Sojusz na Modena, chyba. Chyba tak, nie zdążyłem przeczytać, ale tak po flawie mniej więcej pamiętam, bo ostatnio właśnie tutaj cisnęliśmy te kraje. O, Modena, jako... Z Wenecją mamy sojusz. O, i poprosiła nas do włączenia się Neapol i Fryzja. Przyjmujemy dowództwo w tej wojnie. I nie wiem, co zrobić. Burgundia nas ostrzega. Jemu znowu to samo. A czego minus 20? Nie mam pojęcia. Wybraliśmy dobrą ścieżkę, spróbuj poprawić sytuację. Spróbujemy, no stabilność to jednak stabilność. Dobrze, że nie będziemy już mieć status quo, oczywiście. Ja nie mam zamiaru teraz prowadzić żadnej wojny. Spróbujemy państwo odbudować i wzmocnić gospodarczo. I może jeszcze wojsko jakieś tutaj rypniemy. Zobaczymy za chwilę. Albo zwiększymy po prostu pułki do 20. Zresztą zobaczymy, jakie tutaj mamy możliwości prowincjonalne. Ta armia powinna iść do Krakowa, bo tutaj za dużo jest tego. Za mało znaczy się jest utrzymanie. Zainwestuj w większą armię, zwiększ podatki. Przez rok modyfikator, a niepotrzebny jest modyfikator na razie. Tutaj jest gitara, mogą sobie siedzieć. Tutaj w tej 15 dobudujemy jednostki. Tylko zobaczymy, gdzie mamy lepszy. Dobra, zajmą się nim już. Zbrojni i piechotę z berdyszami. Oczywiście zbrojni są lepsi. Zobaczymy tutaj, powinniśmy mieć jakąś lepszą piechotę, nie mamy. Bo trzeba brać też pod uwagę, że jesteśmy bardziej na wschodzie niż na zachodzie i przez to nasz współczynnik technologiczny jest mniejszy oraz ciężej jest nam dorównać zachodnim mocarstwom technologii. Na początku mamy jakieś szanse, później to już wszystko się zaciera jakby i są od nas o 3-2 lepsi. O, Złota Orda. Ale tu państw moskiewskie już z nimi tutaj, no, już po wojnie, tak? O kurczę, umarł mi ktoś, monarcha jakiś. Sprawdźmy, jakie mamy możliwości. 15 plus do stabilności. Postaramy się zbudować jakiego... O, czek, co dostaniemy? Roczna tradycja, okej. To mamy 15, czyli nic za bardzo dobrego nie weźmiemy. Ej, idź już, zajmij to ze świętego spokoju.
świętego. Kurde, nie mam jakichś specjalnych opcji 20. Suwaki. Kurczę, zapiszę, bo dwa razy nagrywałem ten odcinek. Wcześniej, nie, że to teraz, tylko wcześniej nagrywałem i mi coś wypowiedziało wojnę taką, że już koniec było totalnie, więc postanowiłem, że teraz zapiszę po wojnie z Zaporoża. O, chwilę, nie? Zatrzymamy. Strefa rządowa. Postępy nasze. Oczywiście Casus Belli typuje mnie szpiega wobec wroga znanego Austria. Byliśmy. Znowu. Chyba nas nie lubią. Chyba będą chcieli z nami wojować. Chyba. Musimy jakiś sojusz podpisać z mocarnym mocarstwem, bo nie mamy w ogóle sojuszy. Oczywiście wstępują Suwaki, jak już powiedziałem, Suwaki. Teraz co tu wybrać? Wolni poddani. To niepokojące, oczywiście, że niepokojące. I co teraz? Zobaczymy. 93. No nie, no dobra. Jednak wybieramy tego, co ma. O, 12 już ma, spadły. Albo jakiś inny. Kurka, bo na kłopotę zrobimy, ale dobra. Mniejsza. Nasz król Aleksander jakiś usrany jest, w ogóle nieumiejętny, praktycznie nic nie ogarnia, jest noob taki, że aż szkoda. O kurczę. Ja nie mogę. I co teraz robimy? Czytamy. Chyba tak, bo nie ma opcji. Musimy czytać, bo za dużo stabilności nam pójdzie. Ale to są jednak przypadkowe te... przypadkowe wydarzenia. Mamy szansę, że nie wyskoczy nam ponownie to. Na czym tutaj? No. A buntowni, jak my ścigaj bunty, to oni zajmują i robimy wszystko, żeby zdobyć tą prowincję. Okej. O, jeszcze 15 ma ziomek, czyli go bierzemy, bo zaraz nam spadnie stabilność. Gdy weźmiemy, pójdziemy wolni poddani. O nie, kurczę. Ale dobra, przyda się. Rizań nas ostrzega. Tak jak wy to wkładamy między bajki, nie? Ziomy? Katolicy z tego wygadają. No dobra, niech będzie. Kłóciłbym się. Co to? Dobra, mniejsza z tym. To jest gra. I w tych czasach nie ma w ogóle dyskusji na temat religii. Dobra, zaraz ktoś przyjdzie po nich. Oho! Co to nieudana? Prestiż. No, mimo wszystko będzie się nam utrzymywał. Warmia, polityka osadnicza. O kurczę, to zmniejsza nam ten, nie widziałem. Musimy zbudować konstabl. Musi Polska być nowoczesna. Sukces, świetnie. Ja bym się wkurzył, to bym muskali takich ścisnął, że odechciałbym się w ogóle grać. Oto szmaty. Oto szmaty. Ale mają sojuszy. Jak nic, musimy podpisać z Anglią, bo to jest naprawdę ciężka sytuacja, jak tutaj nad nami wisi. Wreszcie pasowałoby z Dunkami, z Danią podpisać sojusz. Oni nas chyba lubią. Chyba nie. Chyba nikt nas nie lubi. No kurczę, będzie ciężko. Może z Moskwą. Oni nas tylko na minus 69 lubią. Kurczę, może być ciężko, powiem wam, bo nie mamy żadnych sojuszy i nikt nas nie lubi. Tak. No kurczę, no i teraz się zastanawiam, co tu zrobić. W takim wypadku. O, przeszło na naszą stronę, jest świetnie. W takim wypadku jeszcze spróbujemy ten sojusz z tą Anglią podpisać. Może jak nam ktoś wojny wypowie, to nam pomogą, chociaż nie liczyłbym zbytnio na ich ten pomoc. Bo jak wiemy, w historii oni niezbyt byli skłonni nam pomóc. I nie widzi mi się, żeby było inaczej, nawet licząc wcześniejsze czasy.
Kurczę, Burgundia niesie tutaj medialność ścisła i kurczę, chyba widzę, że Burgundia zajmie Francję, a nie na odwrót, jak powinno być w historii. W ogóle tutaj historia to jest, w tej grze to jest nielogiczne w ogóle. Jak ja z kuzynem gram sobie, to mamy... Francja ma sojusz z Kastylią. O dziwo, nie? Tutaj mam do Kuba, ale tutaj mam... Sojusz mam z Mongolią, Szwajcaria i Sardynia. Tutaj mam prowincję jeszcze Gujena. Ligura. Powiem wam, że nie dopłynę tam, bo nie mam statków, więc podarujemy sobie to. Chyba, że to jakoś bym przebrnął przez Austrię, ale oni mi... Tam są mi przemarzymy. Powiem, że to jest ciekawa opcja. Ciekawa. Konektowałbym ich, 8 by mi wskoczyło. No to nie. Zresztą nie 8, bo mam tutaj tarcie graniczne. To trzeba zapisać i przemyśleć. Przemyśleć. Zobaczmy, jak te bunty stoją. Z tymi buntami stoimy. Trochę spada. 1% spada. Prestiżu mamy coraz to więcej. Sporo sukcesje. To sprawdzimy, jak to będzie. Przejdziemy przez Austrię. Przez Mediolan. O, mamy. Czyli w pół drogi. To nic się nie zgodzi. Zgodzili się. Tutaj jest Ligura. Liguria. Ja to mam problemy z przeczytaniem nazw tych prowincji różnych i w ogóle... Mniejsza z tym. Nie? Okej. Ale nie, teraz pozbieramy sobie po... Zobaczymy sobie mapę imperialną. No jest tutaj w cesarstwie Ligura. Znajduje się. Ta prowincja wchodzi w skład cesarstwa. No i trzeba będzie ją wypiąć, jak ją zajmiemy. Teraz patrzymy. Casus Belli, tarcie granicznie kończy się w październiku. O kurczę. To już trzeba tutaj... O dobra, jest. Zapiszemy sobie jeszcze raz i spróbujemy ich zwojować. Tak jest, spróbujemy ich zwojować. Na Kubań to my już tutaj anuluj przemarsz wojsk. Zobaczymy. O, kurczę, ma przemarsz wojsk. Niech może pierwszy anulować przemarsz wojsk. I wypowiedzi wojny, ale nie czy uda mi się. Oho! Ale lipa! Ale lipa! Chyba wczytamy z powrotem. Z Francją tu to mi nie na rękę jest. Z Francją! Austrią! Uciuciu kręcę! Z Austrią może spróbujemy. W takim razie jest lipa i wstyd, pany! Nie ścigaj buntów, leć na Wiedeń. Leć na Marchię Wschodnią. Francja, Anglia, zobaczmy jak tam zaproponuje sojusz niemożliwy. Holendry. Bez pracy nie ma kołaczy. Może mogę wam pomóc. Sprawdźmy, jakie to opcje nam funduje wybranie plutokracji. Gdzie to było? Nie, już się zamotałem. Przez tą wojnę, o. Możemy wziąć, może mogę pomóc. Nie liczyłbym tutaj na jakieś kokosy, ale... Burgundia jest po naszej stronie. I przytrzyma Franków. A my polecimy na Austrię. Co prawda mają jedną lepszą technologię, ale to nic nie znaczy, bo my za chwilę też będziemy mieć do oblężenia na Tyrol. Lecimy, no i dobrze. To Wenecja mnie wpienia. Prośba o pokój, zaproponuje status quo, nie chcą status quo, za dużo mają tu wojsk. Lecą, o kurczę. Niech idą do Mordoru, a w Mordorze dostaną generała. Mordorze dostaną generała i niech lecą na Wiedeń. Tutaj armia z góry, gdzie jest.
Gdzieś to jakaś armia jeszcze szła moja. Gdzie oni są? A, tutaj już jest. To też mordorzy dostaną. Generała. I lecą na Linus. Oblężaj. A i spróbujemy Augsburgu ze Schlafsburga. Co proponuje powrót do stołu? No kurczę. Wiem na pewno, że mi się Francja nie wtryni, bo nie ma jak. Jedyna o co bym się martwił to... Tłuże mi się wtrynią. Ale świetnie, wszystko jest po naszej stronie. To jest dobra opcja, może nas skubniemy trochę. Jeżeli chodzi o Austrię. Bawaria, cesarz... O! Wygraliśmy chwila. Lecą do... Dokąd lecą? To będzie przełomowa chwila. Nie mogę zobaczyć, kurczę. Do Lines. Czyli tutaj lecę. Do oblężenia na Styrię. Wybijemy zuba. Do oblężenia do Linus jest świetnie. Na... Gdzie oni teraz lecą? Lecą do Marchii Wschodniej. Idziemy ich trochę przytępić. I gdzie jest ten nasz pułki? Wszystkie już tutaj obsiadły chyba. Tych Austriaków. Pamiętam, że to jest nawet ciekawa bitwa. Oho, jeszcze Bawaria tutaj się... Wygrana. Do oblężenia. Lecimy tutaj ostatni pułk w Austrii ścisnąć. Nie, dobra. Tutaj Tyrol, bo tutaj 15 stoi, może nas skrobnąć. Zobaczmy, gdzie lecą. Do Moraw. O kurczę, Czesi. Prośba zgody na przemarsz wojsk. Oj, bo to może być kiepsko. Kiepsko, bo to możemy przerżnąć nawet. Wygraliśmy. Nie wiem jakim sposobem, ale dobra. Gdzieś przegraliśmy chwilunia. Poznań. Tu Wenecja nas ścisła. W sumie jeśli Bawarczycy to wezmą w dupie, mam te prowincje. Mi to bardziej by tutaj zależało na tych blisko mnie. Prośba zgoda przemarsz wojsk. A chwila się zgadza, idziemy docisnąć. Oż, wsiady. O, i świetnie. I status quo? Nie przyjmą. Wiesz, bo Francja mi się tu nie będzie wstryniać. A jestem dowódcą. Znaczy, jakby to powiedzieć. Dowodzącym w tejże bitwie. O, szmordę. Jeszcze to przeciupam. To muszę iść. Bunty zasrane. O, do Wiednia. Trindet, gdzie on jest? Tu. A to już się obstraciła. Co mi nic oferują? Nic. Kasza mnie nie interesuje. Gdzieś wygrałem, nie wiem gdzie. O, Bawarczy to się tu tylko może ich wesprę. Do oblężenia i lećcie tu. Może Czesi będą chcieli ze mną sojusz? Świetnie. Dziewiątka niech ich goni. Z tego co pamiętam, to Wiedeń był ciężki do oblężenia. Styria jest nasza. Świetnie. Spowiada się to coraz lepiej. Coraz piękniej. O. Nie mam co tu wcisnąć. Ale ciekawa wojna, nie?
tą marchę. No, zobaczmy, że gra zdadzą. O, świetnie. Ha! 3. Nic więcej mi nie potrzebne na razie. No bo nie, co ja tutaj robię? Czy tu są ten, marchie. Muszę marchie mieć. Bym się nie zasiedział. Dobra, lecimy tutaj, musimy marchie zdobyć. To nie ma opcji. Poznań mi oblęży. Nie ma się czym przejmować. Jak tu stoimy z marchią? 38%. Ciężko. Wenecja jest zesrana. Zaproponuję status quo, nie chcę. Otóż tak, wojna z Francją będzie całkowicie niekorzystna. Tutaj Burgundczyków już ściekli. Austriacy dostają w dupę, ale tutaj już się tam bojują, więc uchodzi im jakoś na sucho. O, poligonie. Kurczę, o jest. A jeszcze marchię muszę. No ta marchia wschodnia i no to mi, na tym mi zależy tylko i wyłącznie, bo mam jakiś dostęp do niej. Dopóki idę te punkty ścisnę. Sprawdźmy, Śląsk. Nie chcą, bo to są wasale. Wenecja, też nie bym chcieli. Ale sam z tym, jak podpiszę sojusz, to Francja oleje ich po prostu. Wyją w murach, iście, bo mnie szlak trafia. Wenecja oblężona. Jest superancko. Zażądaj daniny. Uznaj porażkę. Uwolnij państwo o nazwie Chorwacja. Nie przyjmą. Też nie uznają porażki. Może chociaż status quo będzie ich mniej. Też nie chcą. Marchie i zakończymy to. Kalisz. Znowu nie po naszej. Okej. Okay. Zażądaj daniny. Marchie. Lines 6. Tylko to. A i zrzeknij się Szwabi. Anuluj stosunek posady ze Śląsk nie wezmą. Z Francją, z Węgrami. I mamony. Trochę. Świetnie. Francja nie przyjmie statusu quo. To będzie ciężko z nimi. Dobra. Zakończymy na tym etapie wojny. Na razie. Tak więc to było na tyle odcinka z budowy Imperium Polskiego. W tym odcinku zdobyliśmy parę buntów oraz jedną prowincję o nazwie Wschodnia Marchia. Jest to bogata prowincja, więc będzie Gites. Tak więc zapraszam na następne części. W następnej części będziemy starać się kończyć tą wojnę i po tym jak skończymy wojnę już będziemy starać się naprawdę państwo odbudować całkowicie. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się. Strzała.